Kompozytor w sieci to cykl spotkań z kompozytorami związanymi z Toruniem. Gościmy tu znanych i uznanych twórców, którzy swoje pierwsze kroki stawiali w toruńskiej szkole muzycznej. W trzeciej odsłonie naszego odcinka, projektu, który odbywa się pod patronatem Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, będzie Dobromiła Jaskot. Dobromiła Jaskot to kompozytorka urodzona w Toruniu. Pomimo młodego wieku, jej dorobek jest imponujący. Wszystko zaczęło się w toruńskiej szkole muzycznej. Tu zaczęła komponować i zdobywać pierwsze sukcesy. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła studia w klasie kompozycji Lidii Zielińskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Naukę kontynuowała na podyplomowych studiach w zakresie kompozycji specjalnej, komputerowej oraz teatralnej i filmowej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu i później również w Łodzi. Uczestniczyła w wielu kursach kompozytorskich i wykonawczych i jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów. Między innymi zdobywała nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Crescendo w Tarnowie, Forum Młodych w Warszawie czy w konkursie imienia Zbigniewa Herberta organizowanym podczas festiwalu ProBaltica. Wielokrotnie otrzymywała stypendia ministra kultury i dziedzictwa narodowego za szczególne osiągnięcia muzyczne, ale też od Stowarzyszenia Autorów ZAIX czy Funduszu Promocji Twórczości Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej kompozycje są wykonywane na międzynarodowych festiwalach i koncertach w Polsce, a także w Niemczech, Holandii, na Węgrzech, w Danii, Austrii i Portugalii. Zainteresowania twórcze Dobromiły Jaskot skupione są wokół sztuk multimedialnych, zwłaszcza działań interaktywnych. Kompozytorka inicjuje międzynarodowe konferencje interdyscyplinarne, koncerty muzyki współczesnej, zwłaszcza elektroakustycznej. Koncertuje również jako pianistka, wykonując muzykę współczesną. Jako pedagog zdobyła bogate doświadczenie w szkolnictwie wyższym w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Australii. Przeprowadziła także szereg warsztatów twórczych i wykładów o nowej muzyce. Przez wiele lat była kierownikiem studia elektroakustycznego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie mieszka i tworzy w Australii. Thank you.
Przede wszystkim witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie do rozmowy, Magdo. I już odpowiadam na pierwsze pytanie. Miasto Toruń zdecydowanie odegrało największą rolę w mojej karierze muzycznej. To mogę absolutnie szczerze powiedzieć. Gdyby nie szkoła muzyczna słynna, a imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, na pewno nie znalazłabym się w tym miejscu, w którym obecnie jestem muzycznie. Tutaj ogromne dzięki zarówno dla Magdaleny Dzyńk, która poświęcała ogromną uwagę w rozwoju nie tylko mojej kompozycyjnej drogi, ale całego zespołu, można powiedzieć, młodych kompozytorów toruńskich. Ale również ogromne dzięki dla Magdaleny Stopińskiej oraz Joanny Brzezińskiej, które ukształtowały mnie muzycznie w zakresie wykonawstwa fortepianowego. Również pokierowały mnie znakomicie w stronę wykonawstwa muzyki XX-XXI wieku. Gdyby nie te nazwiska, na pewno nie odnalazłabym się aż tak głęboko w muzyce zawodowo. Codzienność kompozytorska to dość trudne pytanie. Żyjemy w takich czasach, gdzie no, niestety nie dane jest nam wyłącznie komponować i zbierać zamówienia od cesarzy czy królów. Dlatego większość z nas jednak zarobkowo musi sobie radzić w inny sposób, co oczywiście nie oznacza, że jest to rodzaj jakieś kary, ale praca też może być ogromną przyjemnością. W moim przypadku na co dzień uczę fortepianu. Tu od razu mamy referencję do szkoły muzycznej w Toruniu, ponieważ tam oraz w ognisku muzycznym cała droga pianistyczna się rozpoczęła. Jest to praca codzienna, oprócz tego troszkę interior design, no a zatem komponowanie to praca wieczorna i nocna i w wolnej chwili. Trudno powiedzieć, jaka różnica jest, czy była w czasie epidemii. Na pewno znacznie mniej czasu zostaje na komponowanie, gdyż przygotowywanie materiałów online i wdrażanie nowego trybu nauczania to zadanie bardzo pracochłonne i wymagające większej komunikacji z uczniami i z rodzicami. Dlatego wydaje mi się, że paradoksalnie moglibyśmy się bardziej koncentrować na komponowaniu, jednakże ja odnajduję to jako troszkę bardziej skomplikowaną sytuację. Thank you.
Idealną sytuacją pracy twórczej byłaby maksymalna koncentracja na komponowaniu, na twórczości. I mogę powiedzieć, że przez wiele lat w ten sposób działałam. Czekałam na wakacje, czy to w czasie studiów, czy w czasie później pracy na uczelni. I wówczas był ten czas, kiedy mogę się nareszcie skoncentrować na komponowaniu. To jest ta idealna sceneria. Czy w czasie epidemii może powstać wielkie dzieło? Wszystko jest możliwe. Ja bym się bardziej jednak zastanowiła od strony wykonawczej. Należałoby znaleźć odrębne środki, w jaki sposób dzieło to można utrwalić, zaprezentować, prawdopodobnie online, interaktywnie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby do takich działań doszło. Uznać własne dzieła za najważniejsze, czy wybrać takie, to bardzo trudne zadanie. Zwłaszcza posiadając ogrom samokrytyki, jak w moim przypadku. Mogę jednak powiedzieć, że do lat około 2012-2013 zabrnęłam bardzo głęboko w spektralizm i czułam, że jest to już przesyt twórczy i szukam czegoś nowego, nowych środków wyrazu, nowych technik estetyki. Był to czas dosyć poważnego kryzysu, koniec 2012 roku. Szukałam pomocy u różnych moich autorytetów muzycznych, mistrzów. I rzeczywiście udało mi się wówczas przebrnąć przez tę barierę i zburzyć dotychczasowe mury osadzone w spektralizmie i odnalazłam nową drogę twórczą. Jednakże, czy miałabym ten okres twórczości nazwać jako najważniejszy, jest po prostu inny i w danym momencie jest mi najbardziej bliski. Inspiracji jest zawsze wiele, wydaje mi się, że nawet trochę za dużo czasami. Częściowo może to być natura, naturalne zjawiska przyrodnicze, fizyczne, akustyczne. Często są to wizje bardziej plastyczne, kształty, formy trójwymiarowe, które przekładają się w jakiś sposób na formę, na fakturę dźwiękową. Do inspiracji moich należy również kultura nordycka w dużym stopniu. Wiele kompozycji zatytułowałam odnosząc się do nordyckich run, znaków runicznych i ich magicznych znaczeń. Stąd też magia, szamanizm, pierwotne siły przyrody mają dla mnie ogromne znaczenie. Jednakże taki element, który myślę, że jest dosyć istotny, jest samo brzmienie tytułu. Słowo twórczo jest to twór z reguły wymyślony przeze mnie w celu nadania kompozycji tego samego brzmienia, aury brzmieniowej. Mamy na przykład Lukszmar,
Sonnstung, Hengrucht. To są te tytuły, które powstały w wyniku konfiguracji brzmienia samej muzyki, przeniesione na język uniwersalny, mój własny, ale w postaci tytułu utworu. Jedno z największych przeżyć, dość dramatycznych, było wykonanie i przygotowanie utworu symfonicznego na orkiestrę wielką symfoniczną Exentropia. Wielkie dzieło, zamówienie Filharmonii Łódzkiej, znakomitej orkiestry. Niestety ogrom mikrotonów, przestrajanie fortepianu, moje nieścisłości w partyturze, w głosach wykonawczych, to wszystko spowodowało dosyć duży bunt na pokładzie. Do momentu, dzień lub dwa dni przed prawykonaniem, dopóki nie pojawił się dyrygent gościnny, który miał poprowadzić orkiestrę, nie było wiadomo, czy utwór praktycznie zostanie wykonany. I muszę powiedzieć, że po tygodniu trwania w zawieszeniu wykonanie wielkiego utworu, w sensie obsady, masy, potęgi brzmienia, to było chyba największe przeżycie jak dotąd, estetyczne, psychologiczne, dość dramatyczne, ale warte tego przeżycia. Tutaj można by wymienić mnóstwo nazwisk, zarówno z zakresu kompozycji, wykonawstwa, pianistyki, cały zestaw. Tak, żeby na czymś konkretnym do czegoś się ograniczyć, na pewno bardzo istotne w mojej pracy twórczej jest współpraca z wykonawcami. Zarówno w czasie pracy twórczej, jak i w czasie przygotowywania utworu do prawykonania. Najwięcej wiedzy na temat instrumentalistyki, sposobów wykonawstwa wywodzę ze współpracy z konkretnym wykonawcą, wykonawcami. Wykonawcy, których mogłabym na pewno wymienić jako bardzo znaczący dla mnie, to Ensemble Modern, gdzie otrzymując dość dużą dawkę krytyki, pchnęło mnie to do przodu, do większego rozwoju i dyscypliny w kwestii notacji muzyki. Estetycznie współpraca z Argonaut String Quartet z Australii bardzo dużo również naświetlił nowych możliwości wykonawczych, o których nawet do końca nie myślałam, nie wyobrażałam sobie takich brzmień. Jednak praca z nieprzeciętnymi znawcami wykonawstwa muzyki nowej bardzo potrafi olśnić. Jest ogrom nazwisk, które mogłabym wymienić, ale byłaby tu lista nieskończona. Thank you.
Dziś dziękujemy Państwu za obejrzenie tego odcinka, który zmontował dla Państwa Jędrzej Rochecki. Zapraszamy na kolejne spotkania z kompozytorami.